siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Dzisiaj skupimy się głównie na wyścigach URL, aby odblokować jak najszybciej nowe samochody. Ktoś z was mówił, że po Audi TT, czy po jakimkolwiek Audi będzie dopiero mój Eclipse i kupię nowy samochód wtedy. Zobaczymy, czy tak będzie. Znowu ta gościówka z tym dziwnym ryjem. Dobra, ciu z nią. Supra. Mazda RX. 8 i Supra. Kilka takich samych samochodów. No ale już jestem na przedzie. Pamiętacie, że w poprzednich odcinkach nieco ulepszyłem moją Toyotę Corollę. Ojojoj. Trochę tu skopałem, ale myślę, że damy sobie radę. 6 okrążeń, o rany. Co mnie tu goni? Mazda i Supra, zdaje się. Ja dziękuję, 6 okrążeń, czujecie to? To ja nie wiem, co my za samochód odblokujemy po tym wszystkim. Kurde. Ale nie wiem, czy to widzicie, ale moja Corolla już jest tak obniżona, że przedni zderzak, czy tam spoiler, wbija się w podłoże. A zobaczcie sobie tutaj. Nieźle. O kurde, trochę źle pojechałem. Nie szkodzi, dam sobie radę. Niestety, ci co jadą za mną to słabiaki, rzadko się zdarza z nimi przegrać, także... Damy sobie radę spokojnie tutaj. No i mamy tutaj już ostatnie okrążenie. Nie chciałem was męczyć, kurczę, z tym całym jeżdżeniem tego samego. A tutaj już mamy 6 na 6 okrążeń. I zaraz powinienem skończyć ten wyścig i zdaje się, że cały ten URL powinien nam ładnie tutaj minąć, a my sobie odblokujemy nowy samochód. Natomiast nie będę go jeszcze... nie będę sprawdzał, jaki to będzie. Bo chcę sobie zrobić te wszystkie wyścigi, że tak powiem, i awansować na wyższy poziom. Kasa mnie jakby nie interesuje, bo nie zamierzam mojego garażu jakby... zapełniać samochodami i tuningować je. Tylko chcę mieć kilka naprawdę takich fajnych bryczek, którymi będę mógł poszaleć. Okej. Ukończyłem jako pierwszy. Pięknie. Odblokowaliśmy na pewno nowy samochód. A jaki to będzie, to nie wiadomo i tego się nie dowiemy. O, tu nie ma tego napisane. Hot new addiction today. Daily. Inventory. Inventory. Na lotnisku nie mamy żadnego URL. Są jeszcze jakieś drobne pierdoły do zrobienia. Ale wiecie co, niespecjalnie mnie to interesuje. Tutaj mamy kolejny URL i wykonamy go sobie. Myślę, że coś się jeszcze pojawi. Jeśli nie, to odblokujemy kolejną krainę. A to będzie oznaczać nowe części tuningowe, nowe jakieś tam zderzaki, spoilery i inne takie pierdoły. Czyli nowe możliwości tuningu, a także nowe samochody. Także jest na co czekać. Zobaczymy co tym razem. 4 okrążenia, no to zdaje się, że będą 2 albo 3 takie wyścigi URL. Z przodu widzicie Suprę Mitsubishi chyba, nie, to jest Hyundai. Oraz Nissana 350Z. No i za mną tam jeszcze jadą jakieś bryki, ale ciężko je zobaczyć tak po światłach. A podraftujmy sobie za tym Nissankiem. Trochę go tutaj spocimy. Zarobimy sobie dużo nitrosa. O dobra, już gdzieś tam się rozbił. Znaczy nie rozbił, tylko wypadł z zakrętu. Źle go wziął po prostu bot jeden. 4 okrążenia. Nic się tu specjalnego nie będzie działo, no ale... Cóż, trzeba to jakoś przejść, prawda? Ja niespecjalnie lubię te właśnie tryby, no ale... Trzeba je niestety ukończyć, żeby awansować na wyższy poziom w grze. Jest samo one trochę monotonne, no ale też daje satysfakcję większą, jeśli
będziemy walczyć o to, co chcemy zdobyć w tej grze, niż jakbyśmy mieli wszystko od razu, prawda? Aha, właśnie, po tym wyścigu muszę pamiętać, żeby przełączyć sobie Undergrounda, w sensie w ogóle na skrzynię manualną, bo słyszałem, że jest niezła zabawa właśnie na skrzyni manualnej i można nawet dzięki temu szybciej jeździć, czy tak będzie, nie wiem, ale ja już się dosyć przyzwyczaiłem właśnie do jazdy na takiej skrzyni ręcznej w Test Drive Unlimited 2, gdzie właśnie sobie jeździłem na tej manualnej i było dużo, dużo lepiej, chociaż tamta gra była niezbyt dobrze skonstruowana, jeśli chodzi o właśnie skrzynię automatyczną. Tutaj jest to chyba w miarę... Tutaj chyba to w miarę dobrze działa, tam było kiepsko. No i ukończyłem sobie ładnie tutaj wyścig. Pewnie będzie jeszcze jeden z... Jak właśnie przypuszczałem, jest jeszcze jeden. Fajnie, fajnie. Znowu ci sami zawodnicy. Okej. Teraz nie mogę zmienić tej skrzyni. Chyba, że mogę sobie zmienić podczas jazdy w ogóle. Gameplay. Nie, chyba nie mogę tego zrobić. Player. Kamera. O, jest. Można zmienić na manualną, tylko... Aha, już chyba wiem, jak mam biegi. Zapisało się? Zapisało się. No to testujemy, jak pójdzie mi na skrzyni manualnej. Tylko muszę słyszeć jak mniej więcej silnik, uwaga. Jest, wbiła się czurka. Muszę teraz uważać na te biegi, bo nie zwracałem wcześniej na to uwagi. Ale jeździć może się teraz dużo, dużo fajniej właśnie dzięki temu, że... no można się bawić tą skrzynią, no bo tak jak się ściga z tymi botami, no to jest troszeczkę... za łatwo, a tak może być ciekawiej. No i tu sobie chyba zredukujemy. Okej. Ojej, jej, trochę ciężko. Znaczy, długo trzeba czekać na tą zmianę biegu. Nie wiem, czy to wina skrzyni, czy samego kierowcy. Okej, i tu wchodzimy sobie pięknie, czwóreczką, elegancko, trochę nitro, robimy duży, duży łuk i za chwilę wbijemy sobie piąteczkę. Jeszcze go, a może nawet nie wbijemy sobie tej piąteczki, nie ma co, jak mamy tutaj dobre obroty na czwórce, to jeszcze to przyspieszenie tutaj sobie wykorzystamy ładnie, a jak wbiję piątkę, to zaraz moją Corollę tutaj zamuli. A tak do czerwonych obrotów nawet ją tutaj przyteguje i też się nic nie stanie jakby. O właśnie, super. Gonią mnie tam, kurczę. Ale dam sobie radę jakoś. Piątka w ogóle tutaj jest... bardzo późno się wbija. Będę musiał jeszcze pogrzebać w tym tuningu trochę, ale jak widzicie mi to tak średnio wychodzi. Znaczy, coś tam się polepsza moim zdaniem. Wasze zdanie jest tutaj podzielone. Oj, można sobie tak czureczką ładnie tutaj jechać, a na automacie już by mi się dawno bieg zmienił na piątkę, a nie ma takiej po prostu potrzeby. Można ładnie wszystko tutaj przejechać na czwórce i też nie będzie problemu. Okej. Jadą zaraz za mną chłopaki, cholerka. O, są tutaj już za mną, kurde. Redukcja biegów nie taka, ale damy sobie radę, spokojnie. Trochę za wcześnie chyba czwórkę wbiłem. No ale i tak jestem na przodzie. Dobra, i ostatnie okrążenie. Tym razem wyścig sobie przejedziemy całkowicie razem. Bo jak widzicie, nic tutaj się specjalnie nie zmienia, chociaż niektóre zawody później będą trochę cięższe. No ale jest to już w zasadzie połowa gry, więc
też jakiegoś hardkorowego poziomu trudności się tutaj nie ma co spodziewać. Chociaż dla osób, które nie oglądają mnie od początku, przypominam, że gram na poziomie trudności najwyższym. Okej, i znowu hamujemy, hamujemy, dwójka. Oh yeah, to jest to. Teraz mi się dużo lepiej udało wbić w ten zakręt ostry. Wcześniej sobie zredukowałem na dwójkę. Samochód zaczął hamować silnikiem i po prostu wpadł w lekki poślizg, przez co też zyskałem malutko, ale zawsze troszeczkę nitra. I koniec. 4.01, czas całkowity na tej trasie. I zobaczmy, czy sobie coś nowego odblokowałem. Na pewno jakiś samochód. Są pioruny, ale wiecie co? Będę musiał zrobić jeszcze kilka wyścigów. Street X na pewno. Może jakieś okrążenia czy coś. No ale zanim to, pojedźmy sobie do dealera samochodowego. Kurczę, męczyłem samochód na jedynce. Pojedźmy sobie do dealera samochodowego i zobaczmy, co tam się odblokowało nowego. Co wy na to? Okej, tu jedziemy sobie ładnie przez rondo. I już jesteśmy, proszę was, u dealera. I zobaczmy, co tutaj jest nowego. Audi A3, Volkswagen Golf GTI, Supra i Lexus IS300, Toyota i Nissan. Ale kiedy będzie mój Mitsubishi Eclipse? Tego nie wiem, cholerka. Zobaczcie, Audi A3, jakie ma staty piękne. W ogóle jakieś przesadzone, zobaczcie, to jest Volkswagen, tak? Przyspieszenie jakie niskie, jaka niska prędkość maksymalna, a zobaczcie tu Audi A3, wow! No dobra, musimy sobie wyruszyć na jakiś Street X, ale zanim to... Sprawdźmy sobie, czy nie ma tu jakichś ukrytych driftów. O właśnie, a ciekawe jak będzie się driftowało na skrzyni manualnej, Jak myślicie? Będzie chyba ciężko, co? No, to już nie pójdą tak łatwo te drifty, ale jak się wczuję w rolę, to może być ciekawie. No nie, nic tu nie ma, ale niedaleko już jest Street X i jego sobie pojedziemy. Chociaż myślę, że żeby odblokować sobie kolejne URL, trzeba jechać po prostu okrążenia. Okej, i jesteśmy na miejscu. Street X. Tutaj będzie trzeba szybko biegi zmieniać. Samochody na tym trybie są o wiele bardziej przyczepne. Oh yeah. Muszę pamiętać, żeby bieg zmienić, chyba że się sam zmienia. Zmienia się sam, jest okej. O, tu jest ten. Mazda RX-7. Z bardzo gównianymi światełkami z tyłu. A może tu po prostu będziemy jechać cały czas dwójką, co wy na to? No jednak nie trzeba było zmienić na trójkę. Ale spokojnie, damy sobie tutaj radę. W sumie to chyba będziemy operować tylko na dwójce i trójce właśnie. Ale się tu pędzi, kurczę. Podoba mi się ta praca kamery, już wam o tym mówiłem, ale za każdym razem, gdy jestem na tym trybie, mogę to powtarzać w kółko. Strasznie dynamiczne są te wyścigi w porównaniu do innych. Okej. I już zobaczcie, czwarte okrążenie, ostatnie. Tak szybko przechodzi się tutaj Street X. Czy jak tutaj mówią niektórzy, Street Cross. Chociaż mi się wydaje, że Street X równie fajnie brzmi. A poza tym to nie ma znaczenia, bo i tak każdy wie, o co chodzi. Chociaż trzeba też dbać o poprawną wymowę anglojęzycznych wyrazów, wyrażeń. No i dobra. Zobaczmy teraz, co tutaj sobie odblokowaliśmy. Hot Cover Opportunity. Gdzie to jest? No jest całkiem niedaleko. No to sobie pojedźmy, wykonajmy tą gwiazdkę.
To jest chyba gdzieś tutaj poza tym tunelem, no ale jak sobie go przejedziemy, to i tak chyba będzie najbliżej. Więc będziemy musieli sobie zrobić tutaj małą pętelkę, no ale to nic. A tak, to będzie najszybsza droga. I tutaj chyba, tak? Okej. I już mamy tu pięknie naszą gwiazdkę. Trzeba będzie gdzieś dojechać. Spoko. Okej. Sprawdźmy sobie na mapce, gdzie to jest. A, to jest tu. Możemy sobie pojechać... O, pojedziemy sobie tutaj, tu i tu. Już mam mapę w głowie. Super. No to jedziemy sobie tu. Tutaj. I teraz skręcamy sobie w lewo. Następnie znowu w lewo. Potem w prawo. Przejedziemy sobie przez ten pierwszy tutaj most. O ile się da. Da się, super. Kurczę, prawie się rozwaliłem, ale to nic. Udało mi się uniknąć zderzenia poważnego. I uwaga. Wjeżdżamy sobie na most. Wielki napis Byview po prawej stronie. Elegancko. I teraz tu wjeżdżamy w miasto. Tak jest, dobrze jedziemy. Jedziemy idealnie. Za chwilę dostaniemy się w nasze miejsce docelowe. Redukcja biegu. Czwórka, wielkie wyskoki, hopki. I uwaga, uwaga, jesteśmy na miejscu. To co? Oje, oje, oje. To jest to. Yeah. Zapisaliśmy sobie magazyn i zobaczmy, czy coś się nam nowego pojawiło. Nie. Jest niedaleko tutaj Street X. I jego sobie nie omieszkam pojechać, moi drodzy. Bo to są naprawdę fajne wyścigi, a tym bardziej na skrzyni manualnej, bo się właściwie operuje tylko i wyłącznie na dwóch biegach, czyli dwójce i trójce. Zaczyna się oczywiście z jedynką i zaraz zobaczymy, jak ja to szybko przejadę. Oh yeah! Co my tu mamy? Dwa Nissany z przodu. Jeden właśnie ten po lewej stronie. Nie wiem, jaki to jest. Ale już wszystkich ładnie tutaj wyprzedzam. Nie ma potrzeby zmieniać biegu z dwójki na trójkę, jakby to było pewnie w przypadku skrzyni automatycznej, jak miałem poprzednio. Zmieniłby się bieg na trójkę i by, by samochód zamuliło tutaj elegancko w miejscach, gdzie trzeba bardzo ostro skręcać. A tak to ja już sobie na tym etapie zmieniam na dwójkę i strasznie długa redukcja biegu mi tutaj nie wadzi, prawda? Teraz nawet pocisnę elegancko i dopiero tutaj trójeczka i wychodzimy z zakrętu pięknie. W sumie jest to dobra metoda do robienia lepszych czasów. Nawet. I od razu dwójeczka, redukcja, myk, myk. Troszeczkę go tutaj zagotujemy. I dopiero na wyjściu trójka i jedziemy dalej. Myślę, że tak jest dużo lepiej. Tylko jeszcze, żeby to tak ładnie zespolić z moją jazdą i już w ogóle będzie super. Takie czasy robił, że hej. No dobra. O, już czwarte okrążenie. No patrzcie, jak szybciutko. Ukończyliśmy jako pierwsi. 350 gotówki, niedużo, ale zawsze coś, nie ma co narzekać. I znowu jakieś coś tutaj, to byliśmy, tak? Jeszcze nie mam następnych zawodów URL, ale to nie szkodzi. Tutaj niedaleko jest... są zawody z okrążeniami i zdaje się, że jak je sobie pojedziemy, to się nam w końcu odblokują zawody URL, a w tych będę mógł sobie już odblokować nowe samochody, jak myślę. O, a tutaj mamy coś ukrytego. Mamy ukryty Street X, za którego dostaniemy dużo, dużo kasy. Super. Znowu mój Eclipse piękny. On musi niedługo się pojawić w moim garażu.
Okej, okay, Eclipse się gdzieś tam rozwalił. Nie, dobrze. Ja jestem ciekawy, czy w Underground 2 jest ten sam bodyki do Eclipse'a, co w Need for Speed World, którego już zresztą nie ma w Worldzie. Oj. Oj, 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 trochę źle wszedłem. Wydaje mi się, że tak, jest taki bardzo, bardzo szeroki body kit. Pięknie. Oczywiście, zmiana biegów nie jest jakaś tam specjalnie kłopotliwa. No i można sobie te biegi wcześniej dostosować co do właśnie zmian terenu. Co przy skrzyni automatycznej w tej grze jest niestety trochę kłopotliwe. No a jednak przy odpowiednim tam wyczuciu da się tutaj ładnie to wszystko opanować. Teraz trochę źle zrobiłem, bo powinienem dwójkę już wcześniej sobie wrzucić, chociaż nie powinno się w realnym świecie zmieniać biegów na zakrętach. Bo niestety możemy wejść w poślizg. Naprawdę, ja tak raz miałem. No i nie jest to przyjemna sytuacja. Znaczy, jak jest lato, czy tam jest taka mokra nawierzchnia, to nie ma aż takiego znaczenia, ale jak jest naprawdę ślisko, zima, oblodzona droga, czy coś, to zmiana biegów na zakręcie to na pewno nie jest dobry pomysł, nawet z samochodem z napędem na przednią oś. No i ostatnie okrążenie właśnie sobie kończę na ukrytym wyścigu Street X 850. dolarów za ukończony wyścig. Pięknie. Coś sobie odblokowaliśmy. Pań coś tam sratatata. Ale dalej chyba nie mam mojego UR... A jest już. Na lotnisku pojawiły się zawody URL. Co wy na to? Ja wam tylko mogę powiedzieć tyle, że te zawody pojedziemy sobie w następnym odcinku, a tymczasem bardzo wam dziękuję za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speedów i Need for Speed Undergrounda 2 między innymi. Trzymajcie się i na razie, cześć!